Muszę zacząć od tego, że wczoraj w przypływie emocji pomyliłem sobie miejscowość, mówiąc, że jesteśmy w Dukli. Byliśmy oczywiście przy pustelni świętego Jana z Dukli, w miejscowości Trzciana na Podkarpaciu. Cała historia ogólnie rozpoczyna się w 1941 roku, kiedy to zakonnik Józef Ubas postanawia ukryć dzwon po tym, jak Niemcy zarządzili konfiskatę wszelkich dzwonów na potrzeby militarne. Było to spowodowane dużym niedoborem surowców i zakonnik postanawia ukryć dzwon nieopodal dzwonnicy na zboczu góry Zaświt w Trzcianie. Historia o tym ukryciu tego dzwonu podsłuchał wtedy jeszcze mały mieszkaniec wsi Lipowica, który podsłuchał rozmowę swojego ojca wraz z zakonnikiem. Później jego córka przekazała tą historię Lesławowi Wilkowi, właścicielowi prywatnego muzeum podkarpackich pól bitewnych, który właśnie rozpoczął jakby całe poszukiwania i wspólnie ze Stowarzyszeniem Galicja przystąpił do poszukiwania ukrytego dzwonu. Jesteśmy przy pustelni świętego Jana z Dukli. Tutaj przed nami jest dzwonnica z ostatnim zachowanym dzwonem. Dzisiaj poszukiwaliśmy ukrytych dwóch dzwonów z dzwonnicy, które zakonnik schował przed nacierającym frontem i wrogiem. Tutaj pozostał jeden dzwon, a tutaj kawałek wyżej jest odkryty jeden. Wszyscy myśleli, że dzwon to raczej gdzieś niżej będzie, bo łatwiej zawsze to oczywiście w długo ściągnąć było i ukryć, ale zakonnik wykazał się sprytem, jak jeden z naszych kolegów, i ukrył dzwon powyżej dzwonnicy. Odejmujemy z dzwonu. Tutaj, żeby tutaj stanęło dwóch jakichś konkretnych chłopów, w razie asekurowało. Arek, poczekaj. A daj się nagrać, bo... Tutaj jest niżej. I to nie szkodzi. Zatem jest to ruchome. Od spodu, a nie ma dziura. Idzie. Tu. Dobra. Nie było tam źle. Dobrze. Zobacz na ten... Przeczywcy go. A serce jest? Nie ma. Nie ma serca. No to jadę teraz chodzić z wykrywaczem do dołu. Dobra, tutaj trzeba to patrzeć. Słuchajcie, dajmy go tam od razu, może zostało zdjęte. Jaki cuder. Było w pustelni. Pięknie, w pustelni. Serce schowane. No jest. Jeszcze dzisiaj może zadzwonić. To niesamowite. Delikatnie puknie. Pukniemy lekko, tak? Ale delikatnie tutaj. Na strychu piwnicy? Ja myślę, że tam jest tyłu taki korytarz. Powinien wam korytarzu było. Dobrze. Gospodarz. To w takim razie prosimy ojca o lekkie puknięcie właśnie tym sercem, żebyśmy tak usłyszeli jego dźwięk. Już właśnie zakładam. Panowie, wyzwanie jest takie, podnieśmy ten dzwon, mamy serce go i umyjmy go, tak, bo zakusi. Jeszcze umyjmy, może sobie napiszę. Poleję cię trochę. Coś niesamowitego. Ale skąd to w ogóle serce? Był zawsze, tak? Czyli zdemontowali, schowali w kuchni. Ale czy jest jedno, czy dwie? Dwa. Jedno, czyli po prostu chyba jeden został demontowany i przekazany Niemcom. Jeden odnaleziony zawis z powrotem, a trzeci jest teraz. Dobrze, ustawcie go, posłuchamy dźwięku. Tak. Jeszcze nie chłopaki umyją ładnie, żeby złoto nie zakłóciło tego przepięknego dźwięku. Dobra, nie skrobuj. Dobra. Chwila prawdy. Chodźcie go spisamy. Tak. Panowie, czekaj. Może najpierw ten. Nie, z tego spod. Ale zawiesi, no i. Odsłonisz trochę? Żeby nie dotykać. Tak. I proszę. Jeszcze raz, trzy razy. Coś niesamowitego. Dług. Tyle lady się nie zepsuł. Słyszeliście? Tak, dzwoni dzwon. Po 89, tak? 8, bo 33.
Ale jest zrobiony w 33, tak? Ale to od 1941 roku został zdeponowany ukryty. Więc pierwszy raz od 1941 roku zarobiał. Ale 88 lat i wciąż nieźle brzmi. Dowodem właśnie, że nie było dwóch, tylko jeden. Bo jeżeli byłoby dwa serca, to byłby drugi swobodny. Jeden widocznie został zdemontowany i przekazany Niemcom. A dwa zostały. A może jest ukryty starczy. Miejmy no, taką nadzieję. No, niewiarygodna historia. Jeszcze możemy spróbować. Sam dzwon został ufundowany przez Ślązaków i Wielkopolan w 200. rocznicę beatyfikacji świętego Jana z Dukli w 1933 roku. Ważył około 150 kg i został odlany ze spiżu, czyli stopu miedzi z cynem, ołowiem, cynkiem i ołowiem. Ze spiżu odlewano już dzwony w średniowieczu, nazywano je dzwonami spiżowymi. Dlaczego w ogóle samo odkrycie dzwonu jest tak wyjątkowe? Ich wartość historyczna, kulturowa, jak i materialna, myślę, umieszcza je na szczycie listy przedmiotów, które w ogóle można odkryć. Dzwony dla mieszkańców tutejszych wiosek były świętością. Poza dzwonieniem na msze ogłaszały najważniejsze wydarzenia w dziejach, ostrzegały przed niebezpieczeństwem. Nie wiem, czy przesadzę, jak powiem, że otaczane były kultem. Z pewnością co najmniej nabożną czcią. Nie były też oczywiście tanie. Każdy z nich był unikalny i było ich oczywiście mało. Do tego zarówno podczas I, jak i II wojny światowej były konfiskowane przez zaborców, przez okupantów w celu przetapiania ich na materiały wojenne. Część została ukryta. Niestety historie te się potoczyły tak, że ludzie, którzy je ukrywali lub świadkowie tych wydarzeń, nie mieli możliwości wrócić w to miejsce i albo przekazać informacje o ich ukryciu. Dlatego myślę, że jest to coś naprawdę górnej półki. Porównując to w ogóle do czegoś militarnego, myślę, można to spokojnie porównać do sztandaru pułkowego. Rzeczy o wartości niematerialnej i przewyższającą wartość materialną.